Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa niestety ponownie wirtualnie na spotkaniu online. Miało być zgierskie spotkania muzealne. Niestety sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie skłania nas ponownie do tego, by Państwa zaprosić za pośrednictwem mediów społecznościowych. Mamy dzisiaj niebagatelną okazję, żeby się z Państwem spotkać. Wydaliśmy 10. jubileuszowy tom prac i materiałów Muzeum Miasta Zgierza. Zazwyczaj promocję tego wydawnictwa organizujemy jako Zgierskie Spotkania Muzealne i wtedy jeden z autorów, który tutaj popełnił artykuł, przedstawia swoje badania. No niestety sytuacja jest taka, jaka jest. Chcieliśmy tylko się pochwalić tym, co ten tom zawiera. Szanowni Państwo, tom, jak wcześniej wspomniałem, jubileuszowy. Poświęciliśmy go burmistrzowi, jednemu z najwybitniejszych rajców naszego miasta, burmistrzowi i prezydentowi międzywojnia, Janowi Świerczowi. Znajdujemy się na sali wystawy stałej dziejów Zgierza, sali, której ten kącik poświęcony jest właśnie tej postaci. Ponad rok temu, 4 grudnia, obchodziliśmy w tamtym roku 100. rocznicę objęcia urzędu przez prezydenta Świercza. Mieliśmy małą uroczystość w naszym muzeum. Otworzyliśmy, odsłoniliśmy na tej wystawie popiersie burmistrza. Postać burmistrza jest parę razy zaakcentowana w tym wydawnictwie. Jest ze mną pan dr Piotr Świątkiewicz, od ponad 20 lat redaktor i współtwórca prac i materiałów. Także Piotrze, jeśli mógłbym cię teraz prosić o kilka słów na temat zawartości tego czasopisma. Dziękuję. Proszę Państwa, tom poświęcony w całości jest prezydentowi Świerczowi. I jak powiedział przede mną mój przedmówca, tej postaci poświęcone są dwa artykuły. Jeden autorstwa pana dyrektora Starzyńskiego i drugi autorstwa pana Dariusza Szlawskiego, przybliżający nam tą postać czytelnikom, naszym czytelnikom. Tom jest bardzo, no, powiedziałbym, pojemny bardzo. Jego zasadniczą część stanowi publikowana przez nas część pracy habilitacyjnej profesora Marka Adamczewskiego, poświęcona sfragistyce ziem środkowej polskiej do XVIII wieku, od średniowiecza. Jest to trzecia część tej pracy. Ilekroć mam okazję mówić o tej książce, nie mogę pominąć dwóch spraw. Pierwsza to jest taka, że pan profesor Marek Adamczewski jest zgierzaninem z urodzenia i jako taki, no, jest nam bardzo bliski. I rzecz druga, którą warto podkreślić, to jest to, że praca habilitacyjna pana profesora Adamczewskiego jest moim zdaniem, właściwie całej redakcji zdaniem, pomnikową publikacją, pomnikową monografią, bez której w tej chwili prawdopodobnie trudno sobie wyobrazić kształcenie historyków w Uniwersytecie Łódzkim. Jeszcze kilka pokoleń studentów będzie miało przyjemność i okazję korzystać z tego opracowania. Poza publikowaną tutaj trzecią częścią pracy habilitacyjnej profesora Adamczewskiego, mocną pozycję zajmują teksty archeologiczne. No, nie ukrywam, że bardzo bliskie sercu, zarówno mojemu sercu, jak i, jak sądzę, sercu drugiego z redaktorów tego czasopisma, dyrektora Roberta Starzyńskiego, który jest też archeologiem. Pierwszy z tych tekstów dotyczy kafli piecowych pozyskanych w trakcie badań archeologicznych w Strykowie. W Strykowie, w siedzibie właścicieli ziem Strykowa, datowanych od XVI do XVIII wieku. Tutaj muszę dodać, że w badaniach tym brali udział archeolodzy z Muzeum Miasta Zgierza.
Kolejnym tekstem poświęconym archeologii, to troszeczkę na styku archeologii i historii, jest artykuł pana Krzysztofa Gowina, pracownika Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, oddziału łódzkiego, poświęcony odkryciom pochówków osób pomordowanych w czasie II wojny światowej na trasie budowy drogi ekspresowej S14. Ten artykuł jest takim jak gdyby aneksem, uzupełnieniem poprzednich badań prezentowanych przez doktora Ławrynowicza, prezentowanych też na naszych łamach, a poświęconych badaniom pochówków osób pomordowanych w Lesie Ludźmierskim. Następny tekst dotyczy, można powiedzieć, historii archeologii Zgierza. Warto tutaj wspomnieć, że pierwsze badania archeologiczne na terenie Zgierza rozpoczęły się w zasadzie, można powiedzieć, jeszcze przed I wojną światową. Taką postacią sztandarową, człowieka, który jeszcze nie był archeologiem, ale zajmował się sensu stricto działalnością archeologiczną, był nauczyciel Gimnazjum Zgierskiego Ludwik Kowalczewski. On to właśnie jako pierwszy na terenie Zgierza prowadził świadome zbieranie zabytków archeologicznych. Odkrył między innymi bardzo duże cmentarzysko kultury przeworskiej sprzed 2000 lat na terenie dzisiejszych zachodów Boruta. I powiedzmy, to był 1905 rok i od tego czasu można datować działalność archeologiczną na terenie Zgierza. Archeologii również poświęcony jest króciutki artykuł dotyczący cennego nabytku, jaki pozyskało Muzeum Miasta Zgierza, właściwie zbioru zabytków, kolekcji zabytków pochodzących z badań na Cmentarzysku Kultury Przeworskiej w Patokach w gminie Borów koło Łowicza. Jest to cmentarzysko badane przez kilka lat. Jest ono w tej chwili opracowany ten materiał i jeśli tylko zostanie opracowanie dokończone, będziemy prezentować w następnych numerach. Na zakończenie chciałem dodać, że tom kończy się obszernim sprawozdaniem działalności Muzeum Miasta Zgierza za ostatnie 3 lata. Dość szeroko omawiane są tam kwestie nie tylko imprez, które muzeum organizowało, ale też działalności merytorycznej, czyli zbieraniem artefaktów, zbiorów, które stają się potem muzealiami, ich naukowym opracowywaniem, konserwacją czy publikacją i opracowaniem danych materiałów. Oczywiście jeszcze dodam, że myślimy o tomie 11, także nie kończymy tej działalności naukowo-wydawniczej. Tom 11 to na pewniak, który się znajdzie, to ostatnia część pracy habilitacyjnej profesora Adamczewskiego plus następne artykuły o działalności muzeum. Dziękujemy Państwu za to, że obejrzeliście ten nasz krótki materiał, może jednak przydługi. Liczymy cały czas na to, że w przyszłym roku spotkamy się z Państwem już nie wirtualnie, ale realnie tutaj w naszych gościnnych progach. Na koniec jeszcze wszystkim chcielibyśmy w imieniu Muzealników Zgierskich życzyć spokojnych, zdrowych przede wszystkim świąt, wszystkiego dobrego w nowym roku i żegnamy się z Państwem z nadzieją, że kiedyś to, co jest złe, zakończyć.